Books, books, all the books I'll need, all the books, all the books I'll ever want. Because you know, I'm all about those books, about those books. Start reading, I'm all about those books, about those books. Start reading. Books are fun, books are great. Is it book time yet? Oh, I just can't wait to read a book. And the best thing, the very best thing of all. Witam serdecznie w 58 odcinku podcastu o literaturze wszech treści Readers Initiative. Ja nazywam się Rafał Wiśnicki. Dzisiaj... Tradycyjnie, zresztą, jeżeli chodzi o nasz podcast, yy, mamy gości, gości, którzy pojawiają się często, gości, którzy są w zasadzie naszymi stałymi gośćmi yy, w naszym podcaście. Yy, witam ciebie, Piotrze. Piotr, zdaje się, nie był od kilku odcinków u nas, ale oczywiście aktywnie nagrywa, yy, jeżeli chodzi o literaturę, swój podcast yy, podcast Książki Mówione. Witam cię serdecznie, Piotrze. A właściwie dyskusję o książkach, przepraszam. Ciągle się nie mogę przestawić. Tak, tak, zmieniłem nazwę. Witam serdecznie. Jest z nami również y, Łukasz, Łukasz Skóra, alias Żarłok. Y, witam cię, Łukaszu. Y, no, myślę, że wszyscy nasi słuchacze doskonale wiedzą, kim jesteś, ale oczywiście kilka słów nigdy nie zaszkodzi, więc witam. Witam. Głodno i serdecznie i właśnie witając was leję herbatę. Zaparzam ją wrzątkiem, aby o, suchym, o suchych ustach nie rozmawiać o książkach, bo jak ja to znaczy żarłok i dzisiaj w sumie mam coś do zaprezentowania, co będzie związane z jedzeniem, bo też prezentuję właśnie różnego rodzaju historie kulinarne na swoim kanale Żarłok TV. I będzie po części książka, która jest o przepisach, jest o życiu trochę, jest trochę dziennikiem, pamiętnikiem swoistym. No i myślę, że osoby, która trochę. Jest z naszego pokolenia. Osoby, która urodziła się w 1984 roku, jeśli dobrze pamiętam. Mieszka nad morzem. Coś ciekawego żarłok dla słuchaczy Readers Initiative dzisiaj ugotował w formie książkowej. Pojedźmy dalej tym torem. Jest pora letnia, czyli jak najbardziej przyjająca ku lekturze tej właśnie historii. Nie wiem, czy to powieść, czy to rodzaj jakiegoś memoiru. W każdym razie Anna Wodarczyk, zapach truskawek. Tak. To książka wydana. W 2014 roku przez wydawnictwo Black Publishing pod tytułem Zapach truskawek, kropka rodzinne opowieści z tego względu, że autorka jest, jest autorką bloga. Strawberries from Poland e, Czyli truskawki z Polski Dlaczego tytuł angielski? E, dlatego że tak jej się to. Mm, Brzmieniowo bardziej podobało. Zresztą pewien rozdział w książce jest temu poświęcony, ale ja nie chcę mówić o blogu, dlatego że ja jej bloga nie czytałem, bo zwykle blogi nudzą, nudzą mnie, gdyż jeżeli mamy blog, to najczęściej on tłumaczy, jak zrobić jakiś przepis. Bardziej interesują mnie historie, które stoją za. Jakąś potrawą, w jakich okolicznościach ktoś je jakąś potrawę, albo dlaczego je taką potrawę w danym miejscu, czasie i przestrzeni. No i na tę książkę trafiłem przypadkiem z tego powodu, że podczas przeprowadzki moich rodziców moja mama segreguje książki i chyba. Była jedyna taka torba, gdzie były książki do wyrzucenia, a przynajmniej ja tak podejrzewałem i tam znalazły się truskawki z Polski, czyli właściwie zapach truskawek. Jak ja na to spojrzałem, to początkowo pomyślałem po okładce, że będzie to świetna pozycja, żeby ją pożyczyć mojej babci. Wiecie, zapach truskawek, jakieś romansidło na lato, na opakowaniu jest właśnie truskawki i jakaś sukienka w tle, jakaś niewiasta trzyma koszyk z truskawkami. No tak, dobra, biorę to, biorę to, pożyczę babci. Ale zanim odwiedziłem babcię, to zacząłem. Przeglądać, co to w ogóle jest. Okazało się, że jest to podzielone na cztery pory roku. Te cztery pory roku odpowiadają sezonowości w kuchni. No to myślę sobie, będą przepisy. I przepisy są, ale one są jako dodatek, bo te cztery pory roku dzielą się na rozdziały około 5 do 10 stron maksymalnie, więc to są takie krótkie felietony, a może to są eseje, a może to są właśnie wspominki kobiety, która wspomina właściwie swoje dzieciństwo. I to jest taka oś główna tej książki. Kobieta urodzona w 1984, w no to jest młoda, a już w 2014 ona z, z, zabrała się za spisywanie takich e, wspominek swoich. I, I właściwie, jak ja dałem to koniec końców babci, po tym jak ja już to przeczytałem, e, no to babcia mówiła, że. No w sumie jej to nie zainteresowało, że, że tam nie było nic ciekawego dla niej. Ja mówię, no słuchaj babcia, dziwi mnie to, bo właśnie powinnaś to wszystko znać, tak? Bo ona jest w moim wieku praktycznie i mm, to są takie historie, które, w których się odnajdujesz. No właśnie tak, tak, ja to wszystko pamiętam, ja to w ten, tak, tak podobnie i to dla mnie nie było nic nowego, nic ciekawego. A więc pierwszy argument... Można wysnuć, że jest to książka, która trzyma się rzeczywistości. Autorka, która mieszka w okolicach Morza, bo tam opowiada o Wieluniu, chyba, i o Gdańsku czy Gdyni, ja zawsze mylę te dwa miasta, przepraszam, to że. Te doświadczenia, które ona miała w latach 90. to że one są w jakiś sposób zbieżne tutaj z doświadczeniami moimi i mojej rodziny. No właśnie właśnie o tym pomyślałem, bo, bo tutaj bardzo wiele osób w recenzjach odwołuje się właśnie do tego okresu dorastania w PRL-u czy nawet u schyłku PRL-u, i, i być może to do Twojej babki nie trafiło, bo to już jest jednak jeszcze jedno pokolenie niżej, tak można powiedzieć jeżeli chodzi o to, do czego konkretnie odnosi się autorka, do jakichś konkretnych wspomnień, jakich y, takich y, wizji, wiesz, tego dzieciństwa, które no, może nie było udziałem twojej babci, bo ona zupełnie, zupełnie inne aspekty y, pamiętała, inne były dla niej ważne, tak, z tego takiego czysto nostalgicznego punktu widzenia, nie? Znaczy ona, y, tak, bo to są już wspomnienia, y, które babcia może wspominać, że babcia była babcią, a ta dziewczyna, tak. że była wnuczką i tak samo jak ja mogę wspominać, że ja byłem wnukiem, prawda? I to się zazębia. No, jak widać, babcia to jeszcze pamięta za dobrze świeżo, żeby wspominała to i, i czytała o tym. A może są inne powody, dlaczego babcia nie kupiła tej książki w całości, bo przeczytała ją do połowy i mówiła, że dalej, no w sumie nie ma tam dla niej nic odkrywczego. No i ta autorka opisuje po części swoje dzieciństwo i na lubimy czytać w recenzjach pojawia się taki właśnie argument, że no ona jest za młoda, żeby wspominać to swoje dzieciństwo, ale właśnie dla mnie to jest najmocniejszy punkt tej książki, że wszyscy urodzeni w latach 80 nie pamiętają raczej lat 80, tylko wczesne lata 90. E. w zależności od osoby powiedzmy no nie wiem 91 2 3 4 5 nie mam pojęcia jak to w ludzkich mózgach mo może się w sześciolatku co zapamięta sześciolatek siedmiolatek ja na przykład tak pamiętam powiedzmy nie wiem 92 3 4 bo ja bardzo dobrze pamiętam kiedy wyszła płyta Pink Floyd Division Bell ja pamiętam okoliczności w jakich kaseta leciała u nas w domu i, I takie drobne fragmenty y, pamiętam, y, dlatego odnajduję się w tych wspomnieniach tej dziewczyny. Y, I teraz y, one są napisane takim dosyć prostym językiem. To jest mało poetyckie, to jest takie bardziej reporterskie, jakby ona rzeczywiście spisywała to, co pamięta. Y, po części te wspomnienia mogą być Zakurzone. Po części nie daje jej do końca wiary, bo ona sama odwołuje się do jakiejś nostalgii. Na przykład, no, jakiś przykład sobie przypomnę, ale, ale jakby można by jeszcze ją gdzieś tam czasami dopytać, czy tak było, aby na pewno, jak na to patrzysz teraz. Parę pytań jeszcze bym zadał, ale. I jeden fragment jest tam taki, który jest, powiedziałbym, taki no, wzruszający, który y, złapał mnie do głębi, i jest to uniwersalne, wydaje mi się, to co tam ona stworzyła, zupełnie przypadkiem w, mo w mojej ocenie. Jest tam jeden rozdział, który chyba jest, bo nie mam teraz tej książki fizycznie. Ta książka jest u babci, nadal zostawiłem ją, leży u babci, niech, niech, może się skusi jeszcze na parę rozdziałików. Jest rozdział, który nazywa się Mój list do mnie trzydziestoletniej. Hmm, czyli kiedy ona była dziewczynką w podstawówce, ona napisała list y, do siebie jako do osoby dwudziestoletniej, a potem przemianowała go na y, do trzydziestolatki. I ten list ja wkleiłem do siebie na Instagrama JarLock TV, bo mam Instagrama, gdzie nazywa się Żarłok TV, ale w sumie mam tylko jedno konto, i on jest też taki prywatny Instagram, więc wrzucam tam też o kulturze sporo. I wrzuciłem te, ten list. I ten list był bardzo taki właśnie dojmujący, bo to już był list, który został wrzucony do zimy. Czyli do pory roku, jaką jest zima, więc e, te, ta książka podzielona na e, te pory roku też opisuje trochę e, ludzkie zdarzenia, e, ludzki rytm e, życia. Więc ta zima jest taka najbardziej taka smutna i wchodzi ten list, kiedy ona, jako mała dziewczynka, pyta siebie, e, właśnie, no tutaj powinienem to zacytować e, dokładnie, ale ona pyta, czy swoje marzenia zdołała zrealizować, czy, y, czy została pisarką, bo ona chciała napisać książkę, między innymi, tak? Czy jest szczęśliwa? Y, Suma summarum, bo nie pamiętam cytatu, ona zadała sobie wtedy takie pytania y, podstawowe. Ona też za chwilę ocenia swój list z przeszłości i ocenia go w sumie pozytywnie, że. Y, Zadała sobie takie najbardziej podstawowe pytania o miłość, o dobro, i, i właściwie, że jest zaskoczona, jak ona sprzed tylu lat dobrze sformułowała takie no, ważne pytania dla, dla dorastającego człowieka, dla, dla młodej osoby. I, I to naprawdę aż miałem łzy w oczach, jak przeczytałem to, bo. Każdy w sumie w tych pytaniach może się przeglądać samemu, co udało mu się spełnić, co mu się nie udało spełnić, i to jest najciekawszy esej z tej książki. Bo inne to dla mnie było takie, powiedzmy, to były takie podwieczorki, jeżeli mam przyrównywać do jedzenia. E, przy herbacie, five o'clock, ciasteczko, takie niezobowiązujące opowieści, na przykład o tym, jak to właśnie oni z babcią szli kupić lody. A podczas spaceru na lody, no to oni się zatrzymywali, e, bo tam e, jakiś ślimak przeszedł. E, nie można nijak tego porównać do pięknego języka Reya Bradbury'ego, tylko właśnie do takiego suchego opowiedzenia, ale dla mnie summa summarum to zagrało, a przede wszystkim zagrało to dlatego, że bałem się, bałem się, że ta książka będzie przeładowana jakimiś ideologiami, powiedzmy, albo tym, jak ona się zmieniła teraz, powiedzmy, nie wiem, w dojrzałą kobietę, na przykład feministkę i bo, bo tak jak zacząłem to czytać, to spojrzałem na jej profil na Instagramie i chciałem zobaczyć tego bloga, jakiego ona robi. Ona się zaczęła interesować fotografią, robi ładne zdjęcia. No, i ja czytam czytam, i rzeczywiście to jest całkowicie oderwane od bieżącej publicystyki. I to jest po prostu takie coś, że jak za 10 lat ktoś będzie to czytał, albo za 20 lat będzie to czytał, to rzeczywiście tutaj autorka skupia się tylko na tych swoich wspomnieniach. Nie ma tutaj oceny na przykład takiej, że no kiedyś to chodziliśmy, a teraz to ekologicznie to nie powinniśmy na przykład tam czegoś robić w przeszłości. To jest całkowicie oderwane. Nie mam pojęcia, jak to się udało jej zrobić, ponieważ na swoim Instagramie na przykład e, ona nie ma oporów, żeby tam e, no, dać, dać sobie jakiś, właśnie, statement e, taki publicystyczny, powiedzmy, tam e, w kwestii e, pisu czy w kwestii m, e, aborcji. A w tej książce. No, jestem pod wrażeniem, jak taki dziennikarski obiektywizm wziął górę podczas zapisywania wspomnień, samych w tych wspomnień. I to jest dla mnie największa wartość tej książki. chodzi ci, a znaczy, dziennikarski obiektywizm, ale bez, bez tej całej nostalgii? No, bo wiesz, jeżeli. Dobre pytanie. właśnie takie, takie. Takie wspominki, wiesz, odnoszące się do konkretnych momentów życia. Domyślę, że jeżeli chodzi o, ten, o tę książkę, ja wiem, że to raczej chodzi o te pozytywne aspekty, prawda, dorastania w tej, w tej epoce. Czy, czy rzeczywiście możemy to mówić do końca o takim dziennikarskim obiektywizmie? Bo ja myślę, że ta książka nie byłaby dla mnie ciekawa, gdyby ona była tylko obiektywnie dziennikarska, taka, wiesz. Dobre pytanie. Co ja mam na myśli odnośnie dziennikarskiego, dziennikarskiej rzetelności? Mam na myśli to, że jeżeli ona ma wspomnienia, ja mam jakieś wspomnienia, to te wspomnienia są zapisane bez komentarza yy, współczesnego. Yy, jakby czytając to. Pomimo, że ona jest dziewczynką, ja jestem chłopczykiem w tamtych latach 90., to ja odnajduję te same punkty e, styczne, e, m, ja odnajduję te same zabawy, e, w których ona uczestniczyła, ja odnajduję te same, jakby, no nie wiem, czasami przysmaki, które tam się pojawiają, no bo ta książka jest oparta w, w głównej mierze na tych wspomnieniach dookoła stołu. Chociaż czasami wchodzą jakieś poboczne wątki, i jedyne, co ja bym się mógł przyczepić, to jest właśnie brak tutaj, może, może na tej zasadzie zrozumiecie mnie: brak jakby dziennikarskiej precyzji w relacjonowaniu stosunku swojego do ojca. Po, pojawia się postać ojca tam, yy, i ja czułem, że tam musiała być jakaś zadra, że tam najprawdopodobniej ojciec opuścił właśnie mamę i zostawił też córkę, ją. I ilekroć pojawia się ta postać ojca, powiedzmy w dwóch, trzech miejscach, to jest tak yy, zbywana, jakby widać, że autorka nie chciała poruszać. Tego wątku, ani nawet tłumaczyć, co tam się wydarzyło. Po prostu, tak jakby, właśnie tu jest brak dziennikarskiej w, ty, w tym rozumieniu taki brak dziennikarskiego pełnego opisu, że ona po prostu usuwa ojca, który gdzieś tam jakoś musiał być pojawia się w dwóch miejscach i to tak raczej negatywnie, i właśnie. To jest jakby jedyny zarzut, że, że to nie jest wyjaśnione, a, a jest to wprowadzone, tak? Bo jeżeli ona już wprowadza tę postać ojca, jeżeli chciałaby na przykład przedstawić go negatywnie, no to powinna się wytłumaczyć, bo na przykład ciocia czy babcia są pozytywnie opisane, więc to jest jedyna taka rysa na tej dziennikarskiej, no może to tak poetycko ujmuję, takie dziennikarskie, rzetelne relacjonowanie w swoich wspomnień, bo tutaj, jak wchodzi ta nostalgia, to my wiemy, że to jest też trochę nostalgia z perspektywy tej osoby opowiadającej. Wydaje mi się, że w tej narracji łatwo odczuć, kiedy ona mówi coś, że to jest nostalgia, a kiedy daje jakiś fakt. Tak to, tak to mogę wyjaśnić na szybko. Nie wiem, nie wiem, czy, czy, czy się rozumiemy, bo Twoje pytanie jest bardzo zasadne, czuję. Na pewno brzmi to jak książka, którą chciałbym gdzieś pisać na listę tych książek, które chciałbym przeczytać w przyszłości, bo to jest, to jest mój temat. Ja bardzo często lubię wracać do tych różnych rzeczy związanych z przeszłością, nie tylko naszą, bo ja też właśnie dużo lubię czytać o, o, o przeszłości tu, w Wielkiej Brytanii. Zresztą też, też dużo takich książeczek ostatnio czytam, o latach 60. dorastaniu w latach 60. w Wielkiej Brytanii. To jest też takim ciekawym doświadczeniem, ale to tak na, na marginesie. Natomiast no, tak, ta książka brzmi jak coś, po co, po co bym z przyjemnością sięgnął, bo, bo lubię takie. Ty, ty powiedziałaś dziennikarska szczerość, dziennikarska y, obiektywność, ale ja mówię bardziej szczerość, tak? Szczerość tego, co, co autorka chce przekazać, tak? Y, bo mamy dużo takich książek, które w jakimś stopniu wykorzystują ten jakby popyt na tego typu literaturę, tak? Sporo czytelników, się w naszym wieku, z naszego pokolenia, chętnie sięga po literaturę, ktoś w jakiś sposób najczęściej pozytywny, odwołuje do tych naszych wrażeń z, z, z dorastania, z dzieciństwa. A to jest taka książka, która no, najwyraźniej z tego, co mówisz, powstała z potrzeby serca. Tak? Powstała dlatego, że autorka chciała opowiedzieć i miała co opowiadać tak? i przeżyła to przede wszystkim, co, czy, czy, czym, było, czym była ta epoka. Znaczy, wiesz co, ja bym, tutaj, ja bym tutaj powiedział, że to nie jest żaden e, jakiś e, bombastyczny żywot. To jest właśnie zapis, e, powiedziałbym, tysięcy nudnych życiorysów e, człowieczych z lat dziewięćdziesiątych, bo ona opisuje na przykład tutaj, e, właśnie te spacery po lody, e, jedzenie orężatki w proszku, e, takie powiedziałbym, pierdoły, którym mało kto poświęciłby czasu. A okazuje się, że to też jest w naszych wspomnieniach, i to też pokazuje relacje pomiędzyludzkie. To też pokazuje kontekst, w którym ktoś się wychowywał. No, ale to nie jest napisane w taki właśnie wybitny sposób, jakiś taki. Malarski, mm -hmm. że ty to wszystko widzisz. Może ja też nie potrafię tego do końca odróżnić, bo ja jakby też to po części miałem podobne przeżycia i. Wiele mi też nie potrzeba, żeby przywołać na myśl jakieś wspomnienia, i tutaj wyobraźnia działa: słuchacza, czytelnika, i właśnie, no ciekawe, jakby ktoś do tego podszedł z innej epoki. No, moja babcia była znudzona, więc to, co ja bym chciał, jakby pochwalić. Osobno, osobno wobec tej książki, bo, bo tutaj każdy rozdział jest spuentowany przepisem, bo ta konstrukcja właśnie jest tak zrobiona, że są wspominki, wspominki i teraz na koniec rozdziału jest przepis, recepta na jakąś potrawę, która... W jakiś sposób wiąże się z tamtymi czasami, wydarzeniami, a może i miejscem. Są takie ciekawe, właśnie szczere. To też jest dobre słowo, że ta książka jest szczera. Ona opisuje, jak rozeszła się z swoim chłopakiem ówczesnym i że to ją bardzo dotknęło. I że ona wtedy gotowała. Opisuje też swoje stany emocjonalne. Jeżeli jest wkurzona, to lubi wejść do kuchni i wyładować się na przykład na cieście drożdżowym, które trzeba mocno wygniatać, że to ją uspokaja. No i wiemy, że przeżyła rozstanie. To rozstanie, ani powody tego rozstania, przyczyny, skutki nie są nie zagłębia się w to, a mogłaby się w to zagłębić. I teraz jest pytanie do dyskusji: czy to dobrze, czy źle? No, zostawiam otwarte. Ale ona z tego właśnie na koniec daje taki przepis na ciasto. No, jest to po części jakieś przepracowanie swojej traumy. Po części jest to właśnie krok w bok, powiedzmy, zjedzmy ciasto, zróbmy ciasto drożdżowe, które poprawi nam humor, zaleczy rany w jakiś sposób. W jakiś sposób też jest to życiowe, prawda? Bo, bo jednak tak to jest. Mogę przywołać tutaj kapitalną scenę, gdzie Runimara zagrała na jednym ujęciu w filmie Ghost. Albo Ghost Story, tak. To jest film nakręcony w formacie jeden na jeden o kobiecie, która jest opuszczona przez swojego męża, właściwie jest, opuszcza ją mąż, umiera. I my z perspektywy ducha widzimy kobietę, jak straciła męża tam w wypadku. I, i ona, na przykład w pewnym momencie, podchodzi do. Lodówki wyjmuje tartę i zaczyna jeść ciasto je to ciasto je runimara je ciasto, ciasto zjada do połowy z kremem czekoladowym i po chwili wymiotuje. I to jest scena bardzo poruszająca, ale pokazująca właśnie tę sferę jedzenia w życiu, jak ona na nas wpływa. No, ludzie powiedzmy tyją, próbując zaleczyć swoje kompleksy, mają problemy z nadwagą i tak to też jest poboczny wątek. Ale właśnie w tej książce Zapach truskawek zebrane są takie pomysły, takie materiały, takie, takie felietony, które by, no, które by spokojnie nadały się właśnie do Żarłok TV na zrobienie z tego krótkometrażowych filmów. Wiesz, to, to właśnie to są moje klimaty pod tym kątem, że jedzenie tak. Jak zrobić tam powiedzmy, nie wiem, crème brûlée. Okej, okay, znajdziesz to wszędzie, ale... Dlaczego zjeść ten krem bryulena na przykład pod parasolką nad Wisłą albo nad rzeką? Ona, ta autorka, już kończąc i podsumowując, ona próbuje nadać sens. Pewnym potrawom, uwznoślić je poprzez połączenie z jej biografią, z rzeczywistością, i uzasadnić w ten sposób ona próbuje, dlaczego coś będzie też smakowało lepiej w danych okolicznościach przyrody. To jest coś, co ja bardzo podzielam. Sezonowość. Bo również taką swoistą sezonowość uprawiam w doborze kultury, jaką pożeram. Powiedzmy, nie wiem, książki tam o, o lesie, to lubię czytać nad lasem. Książki o zimie w zimę i tak dalej. Więc dla mnie książka ciekawa, aczkolwiek bardzo lekka, niezobowiązująca, właśnie taka na lato do kawy, do five o'clocka. No, ja chyba wystawiłem mocne mm -hmm. 6 na 10 w tej książce i. Jeżeli ktoś szuka takiego właśnie czegoś niezobowiązującego, to można spokojnie wiesz, otworzyć, na dowolnym rozdziale przeczytać sobie, potem wybrać inny tytuł, który nas interesuje. I to też będzie jakieś takie wartościowe doświadczenie, takie chwilowe, ale. To, to na jest plus, na koniec mam pytanie, bo powiedziałeś. Zresztą jest to trochę taka cecha wszystkich tych książek, które odwołują się do konkretnych wspomnień, jeżeli chodzi o docelowego czytelnika, tak? Bo. Z jednej strony autorka pisze troszeczkę dla siebie, z drugiej strony pisze do ludzi takich jak my, z tej, które dorastały w tej epoce i powiedziałeś, że tobie niewiele trzeba, żeby uruchomić tę tą, tą, tą całą maszynerię, która, która Twoje wspomnienia z tej epoki przywoła, bo one są w wielu aspektach zbieżne z tym, o czym, o czym pisze, o czym mówi autorka. A ja się zastanawiam jeszcze, bo my. Sam, tam, sam tak mam, kiedy, kiedy sięgam po tego typu książki, my troszeczkę y, patrzymy jakby łagodniejszym, mi, krytycznym okiem na tego typu y, literaturę, ponieważ ona uruchamia, tak jak powiedziałem, pewnego rodzaju mechanizmy w naszej y, świadomości, w naszej duszy, które y, już nas same w sobie wzruszają, tak? Jeżeli chodzi o odwoływanie się do konkretnych, y, no powiedzmy, memów z tej epoki, tak chociażby. A pod jakim kątem ta książka jest według twojej oceny, tak. Y, jeżeli byś mógł spróbować obiektywnie to, to ocenić, pod takim kątem, albo jaki jest, jaka jest wartość stylistyczna tej książki? Czy ona jest twoim zdaniem napisana dobrze, w sensie, że autorka ma dobry styl? Czy, czy, czy to jest po prostu taka bardziej relacja właśnie opierająca się raczej na y, takim reportażowym nieco dokumentalnym stylu opowiadania o, o, o w dzieciństwie, własnym autorki, o czasach, w których, w których ona dorastała. No właśnie styl tutaj jest powiedziałbym taki szkolny, poprawny, taki może mm -hmm. nawet nie szkolny, ale taki studencki, tak? Poprawnie napisana jakaś rozprawka, poprawnie napisany felieton, yy, po prostu jest to napisane poprawnie, o i tyle. Blogerski byś, byś mógł powiedzieć pewnie, co? Taki blogerski trochę, tak, ale no może tak, Je, jeżeli to jest, jeżeli to jest. Znaczy, wydaje mi się, że nazywanie tego blogerskim stylem jest właśnie trochę uwłaczające, może pod tym kątem, że słowo blogerski kojarzymy z czymś, co jest bardziej takie na szybko, takie przechodnie. E, m, czytamy bloga chcąc coś szybko sprawdzić. E, takie mam czasami odczucia, że chcemy coś e, zobaczyć, artykuł jakby i będziemy dalej scrollować ten, tę stronę. Ja tego, gdybym czytał na ekranie monitora, raczej bym nie wszedł w to. To jest troszkę może poziom wyżej, e, ale znowu gdzie ten poziom no ja bym powiedział może e, gazeta typu przekrój e, mm. przekrój który lubi właśnie czasami drukować takie dłuższe felietony e, to jest w przekrój teraz wychodzi w ogóle w formacie przewyższającym A4, mm. I, i to się rozkłada jak blok, i samo to powoduje już jakieś takie rozluźnienie czytelnika. Spokojnie, wyluzuj się, przeczytaj sobie, nie, nie szukaj tutaj no, uniesień literackich, tak? Mm. Więc ten styl powiedziałbym taki. W, w skali szkolnej no taki piątka o piątka po prostu tak ale to jest to jest, to jest taki styl poprawny to nie jest taka, mhm. powiedzmy, literatura godna jakiś nagród. No, mm, tak, tak bym to oceniał. Może bardziej, bardziej szorsko, jeśli chodzi o styl. No dobrze, na pewno jest to coś, co, co, co ja bym chciał przeczytać, może w przyszłości. Nie wiem, czy, czy jest e-book tego, nie sprawdziłem, ale, ale no, gdzieś tam może kiedyś, jak trafię, to przeczytam. Na pewno jest to coś, co, co chętnie wpiszę na swoją listę lektur do, do przeczytania w jakiejś, powiedzmy, nieokreślonej przyszłości. Yy... Piotrze, ty, chcia ty chciałbyś o coś zapytać lub dodać, jeżeli chodzi o tę książkę? To znaczy, ja rozumiem, że to są po prostu wspomnienia kogoś, kto wspomina, i to głównie wspomnienia przez kuchnię, tak? Tak, tak. Mhm. tak. Znaczy, ty, ty, to pewnie jest, jest właśnie coś dla ciebie, jeżeli ty hmm. lubisz takie klimaty. Tak, właśnie. Też, też za bardzo nie wiem, czy polecać tę książkę tak ogłowi, tak zwanemu, mainstreamowi. Którzy nie są zainteresowani jedzeniem, ponieważ no, to są wspomnienia wokół stołu, tak bym powiedział, chociaż czasami zdarzają się takie dziwne wstawki. Ja próbowałem się skontaktować poprzez Instagrama z autorką, ale niestety ona nie, nie odpisuje. I na przykład ona w pewnym momencie opowiada swój sen. Bo kiedyś e, lubiła swoje sny zapisywać, bo były bardzo dziwne, surrealistyczne. No i na przykład tam się pojawia cały rozdział chyba o snach. Jak, e, jak po tym, jak obejrzała chyba film na podstawie Stephena Kinga Misery, no to miała taki sen, miała taki sen, w którym Kate, Katie Bates przychodzi do niej z takim zakrwawionym toporem i mówi jej ta, takie słowa, że w tym roku zabiła 700, nie, zabiła 365 noworodków i tym samym pobiła światowy rekord Rosji. Um, takie coś bardzo odczapy, coś bardzo krwawego. Ona podaje to w sposób humorystyczny, komentuje to śmiesznie i, i, i takie kwiatki też się tam pojawiają. No, no naprawdę wydaje usiało, mi się, że ona już się w nawet drugiej książki nie napisze. Że to jest ten przypadek, że ona sobie kiedyś założyła, że chciałaby właśnie napisać książkę. Coś takiego jej wyszło i w takich właśnie mm, kategoriach takich ciekawostek czy może kuriozów e, ja bym postrzegał to po prostu taka, taka ciekawostka która raczej już nie będzie wznowiona i e, kobiety które zbierają na przykład książki z przepisami to to też nie jest właśnie dobra książka na przepisy tak bo tutaj nie ma zdjęć tych potraw e, tutaj e, nie ma pięknego albumu, nie ma y, opowieści, że ten przepis pochodzi powiedzmy z, z Istambułu i w Istambule używa się do tego tego, tego i tego i tego. Y, no, bo, no bo tak zwykle są, na przykład humus, Zatar i Granaty, Samark, Nafer, y, kobieta z, y, z Libanu opisuje kuchnię libańską. To też to, to, jest, to jest taka właśnie książka, która nie ma szansy na sukces, książka, która gdzieś tam właśnie będzie na półce schowana i, i w pewnym momencie nawet ktoś będzie chciał ją z półki wyrzucić, a ja dostrzegam tutaj pewne wartościowe argumenty za tym, żeby no dobrze, zerknąć. Czyli truskawki tutaj zdominowały pierwszą część naszej opowieści. Wspomniałeś o filmie, w którym Duny Mara się strasznie pochorowała. Więc może tutaj dobrym momentem będzie, by przejść do tego, o czym chciał Piotr nam dzisiaj powiedzieć. On sięgnął po jedną z krótkich historii publikowanych w Polsce przez wydawnictwo LM i tak się złożyło. Nie wiem z jakiego powodu, Piotr, ale sięgnąłeś właśnie po krótką historię medycyny. To znaczy, ja wiesz, ja się przygotowywałem do jednego z moich podcastów odnośnie audycji dla dzieci. Historia szczepionek i tam jest bardzo fajnie opisane, bo tam jest. Ta książka, czyli Krótka Historia Medycyny, to krótko mówiąc to jest 10 biografii zebranych razem. To tam jest pewnie mm -hmm. trochę więcej biografii, bo jest 10 głównych biografii. Ale tam do tego niektóre biografie są połączone z innymi, także pewnie z 20 łącznie można by znaleźć. Ale jest na przykład biografia doktora Jennera, czyli tego, który stworzył pierwszą szczepionkę z krowianki, który stworzył słowo to angielskie z łacińskiego słowa. Waka to jest po łacinie krowa. On brał ospę krowią i tą krowią ospą szczepił ospę prawdziwą. Ludzi, żeby nie mieli ospy prawdziwej. I z, z, Od słowa waka łacińskiego pochodzi właśnie waksin. Także to, to, to jest taka, taka ciekawa historia, ale wydaje mi się właśnie, że w biografii to jest chyba taki najlepszy sposób na przedstawienie właśnie takiej trudnej wiedzy. Bo taka... Wiedza historyczna bardzo często jest nudna, bo to są jakieś fakty, że ktoś coś zrobił w jakimś tam roku. Mm. Ale gdy się opowiada historię kogoś, to to zupełnie inaczej. Tego się, to się czyta i książka jest na, naprawdę bardzo fajna. Nie? Ja ją chyba właśnie od ciebie dostałem, Rafale, nie? Ty, ty nie tak, czytałeś. Tak, tak, jej? tak. Ja, ja, ja mam tę całą serię medycyny, jeszcze nie sięgnąłem po medycynę. Troszeczkę żałuję, bo, bo to wydownie wydawało się dość regularnie te książki. Zresztą. To jest chyba jakaś redystrybucja na, na rynek polski serii, która jest w języku angielskim dużo, dużo obszerniejsza. No ale wstrzymali się. Być może, być może ta sprzedaż nie poszła im tak jak trzeba. Tam jest dużo, dużo różnego rodzaju krótkich historii. Ja, ja czytałem do tej pory, się, krótką historię filozofii, e, krótką historię religii, też czytałem. Więc jak najbardziej polecam. To są właśnie takie książki, które w taki łatwy, przystępny sposób yy, przybliżają właśnie pojęcia i, i historię tych zagadnień, o których mówią. Myślę, wydaje mi się, że to jest takie troszeczkę coś, co jest yy, opółeczkiem wyżej od takiej podręcznikowej wiedzy, bo to jest dość ciekawe, nawet bym powiedział. Historia religii jest świetna. Ja, ja, ja naprawdę polecam krótką historię religii. Nie wiem, czy też jakiś specjalista, który by tam bardziej się temu przyjrzał, to by się pewnie tam jakoś na niektóre rzeczy nie zgodził, jeżeli chodzi o tę książkę. Natomiast no, przybliżając że takie, takie podstawowe pojęcia, wiedzę, historię, czyli to, co jest w zasadzie celem tego typu książek, no to wydaje mi się, że, że spełniają tę rolę znakomi znakomicie i, i dobrze przy, przybliżają wszystko to, o co chodzi w tych konkretnych zagadnieniach. Mhm. Tak, tam jest. Warto zwrócić uwagę, że oni pokazują taki prawdziwy świat nauki, bo dzisiaj często naukowcy hmm. są przeciwstawiani ludziom, którzy wierzą no, w różne rzeczy, na przykład antyszczepionkowcom i y, płaskoziemcom, są hmm. przeciwstawiani naukowcy jako tacy szlachetni, wspaniali, a tutaj w tej książce są przedstawieni ci lekarze ze wszystkimi swoimi wadami. Na przykład z tym, że. Jedni, jedni drugim podkradali jakieś rzeczy, że na przykład, w paru odkryło coś, a na przykład jeden tylko napisał, że to jest tylko on to odkrył. Czy, czy po mhm. prostu takie ludzkie zachowanie? Także ci naukowcy oni bardzo wiele rzeczy odkryli. Myślę, że warto być wdzięcznym im za to, ale z drugiej strony, nie są mhm. przedstawieni jako takie, wiesz. Tacy bohaterowie, bez skazy, tacy, takie mityczne postacie są po prostu ludzcy z wszystkimi mm -hmm. zaletami i wadami, które mieli. nie I to, to bardzo, bardzo cenię w tej książce. Taką właśnie szczerość, pokazanie, jak to naprawdę było przy tych odkryciach. Tam jest napisane, w jaki sposób on wpadł na to, żeby właśnie e, użyć e, tego wirusa od krowy, tak? bo to dobrze rozumiem, że to był e, jakiś wirus. Z krowy, tak? Który, tak, tak. który krowę e, zarażał, i, i w, w jaki sposób człowiek wpadł na to, żeby e, właśnie wziąć to akurat od krowy i spróbować na człowieku. Znaczy, tak, tam jest to, wiesz? Tam jest wiele takich ciekawych historii i między innymi, właśnie w ogóle jest opisana ospa prawdziwa. To jest choroba, na którą. E, 50% czasami ludzi umierało, którzy ją dostali, a ci, którzy nie umierali, byli oszpeceni do końca życia i bardzo często też wzrok tracili. Także choroba była straszna, a oni to zauważyli, bo doktor Jenner, ten który to odkrył, to był taki wiejski lekarz. To nie był nawet lekarz w sensie, on nie skończył uniwersytetu, to był lekarz w sensie felczer, nie wiem, czy znacie różnicę między tymi słowami. I to był człowiek, który pracował na wsi, który za zaczął być lekarzem, pomocnikiem lekarza w wieku bodajże 12 lat i potem zaczął mieć swoją praktykę i zaobserwował, że kobiety, które doją krowy, mleczarki, że mleczarki nie chorują na ospę prawdziwą i... No, historia jest bardzo ciekawa, nie? Bo oni w ogóle, szczepionka polegała na tym, że oni czekali, aż jakaś taka mleczarka za... zakazi się ospą, krowią od krowy. Czekano, aż będzie miała takie bomble. Te bomble brano i po prostu przecinano zdrowym ludziom skórę i wrzucano im trochę tego, co pobrano z bombla tej chorej kobiety na krowiankę. I to miało działać jako I to, I to działało, bo wtedy ludzie, którzy przeszli krowiankę, ci ludzie byli odporni na ospę prawdziwą. Także ospa prawdziwa, która zabijała, to była straszna choroba, ostatnia osoba bodajże tu w Anglii została zarażona niechcący niedaleko w Birmingham, to śmiertelność była straszna, nie? Poszukaj sobie w internecie, słuchacze też mogą poszukać jak wyglądała chorzy na ospę prawdziwą, no obrazki są straszne, które były. Ostatnia osoba to przy, jakiś żołnierz przywiózł tą chorobę do Polski bodajże w 70 którymś roku i ostatnia właśnie była pandemia, całe miasto trzeba było zamknąć, nie? bo tam zaraziło się bodajże 80 osób, z czego jeżeli dobrze pamiętam koło 70 zmarło. Także to była naprawdę straszna choroba ospa prawdziwa. Dzisiaj jej nie ma. Ona po prostu została wybita do końca. Dzięki właśnie szczepionkom, między innymi Jennerowi właśnie. Nie? A czy... Yy... Po przeczytaniu tej książki jest jasny obraz tego właśnie, bo czasami pojawia się taki argument, że ktoś boi się szczepić, ponieważ boi się sam sobie zapodać wirusa. Bo jakby tak czasami jest to tłumaczone pobieżnie, że w szczepionce mamy jakby no, takiego osłabionego wirusa trochę, ciężko jest wyjaśnić i zrozumieć, co tak naprawdę z tego wirusa, jaka część tego wirusa jest w składzie szczepionki i jak ona powoduje to uodpornienie. Mhm. Znaczy wiesz co, bo ty musisz wziąć pod uwagę to, że dzisiaj się szczepionki robi trochę inaczej niż wtedy. Tam dalej jest właśnie mowa o pasterze, i paster robił właśnie w ten sposób szczepionki. On miał szczepionkę dla zwierząt wąglika, i on po prostu wystawiał bakterie wąglika na powietrze, te bakterie osłabiały i on wstrzykiwał te osłabione bakterie i książka wyraźnie mówi o, o tym problemie że z jednej strony on musiał tak osłabić tego wąglika żeby on nie zabijał, bo gdy go os nie osłabił, bo gdy dał silną bakterię to po prostu była bakteria która zabijała bakteria wąglika z kolei kiedy zbyt mocno osłabił to to nie działało jako szczepionka to trzeba było zrobić umiejętnie. I, to, I tu jest zobacz problem. I chyba może tu te ruchy antyszczepionkowe z tamtych czasów narosły, bo tamte szczepionki, jeżeli ktoś źle zrobił tą szczepionkę, to ona mogła nie działać albo mogła zabijać. Bo jeżeli ktoś wziął bakterie wąglika i nie osłabił ich dobrze, i potem tobie wstrzyknął te bakterie wąglika nieosłabione, no to ci wstrzyknął prawdziwą. Mocną chorobą. No właśnie, nie? właśnie, bo ja się tak czułem, wiesz, jak wziąłem drugą dawkę Pfizera, to następnego dnia i dzień później to się czułem tak, jakbym miał grypę. No właśnie. I... Tylko, że wiesz, bo te, te szczepionki są zupełnie inaczej robione, to już są zupełnie inne metody, wiesz, tamte metody są stare, nie? Także to i in, inne czasy są po prostu dzisiaj. Ale ten. ale myślę, myślę, że warto przeczytać książkę, nie? Jest naprawdę bardzo ciekawa i szczera też. Na przykład w kwestii szczepionek, myślę, że nawet osoby, które są przeciwne szczepionkom, też by znalazły tą książkę ciekawą. Pewnie wyciągnęłyby właśnie te argumenty przeciwko szczepionkom, które tam są, czyli te zagrożenia, które mogłyby tam być. Czyli jak najbardziej. No ja, ja serię polecam. Oczywiście nie wszystkie jeszcze z serii krótkich historii czytałem, ale, ale jak najbardziej to, co czytałem, to. To było przyjemne, no jeżeli troszeczkę chcemy się zapoznać z tematyką, która jest nam obca, albo mamy bardzo małą wiedzę, to, 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 to może być to dobre wprowadzenie do, do jakiejś, powiedzmy, dalszej eksploracji tak, tej, tej tematyki. Słuchajcie, teraz jeszcze, mhm, zanim, wydaje mi się, zanim przejdziemy do stricte science fiction, części science fiction naszego dzisiejszego nagrania. Bo tak to się zapowiada, to, to może jeszcze poprosimy Żadłoka, jeżeli Żadłoku masz. Bo masz drugą książkę jeszcze dzisiaj, który, która zdaje się, że jest e, kryminałem. Przynajmniej tak wskazuje na to tytuł. Złocza i się na szczycie. Marty Matyszczak. Mm -hmm, mm -hmm. Dobrze, więc Marta Matyszczak to yy, urodzona w Chorzowie. Ehm, osoba pisząca kryminały <gryminały> e, i która stworzyła już właściwie serię, serię kryminałów, e, humorystycznych kryminałów pod psem. Tak to się nazywa. Niestety ta autorka na Instagramie też mi nie odpisała, więc jak widać, no, prowadzą te Instagramy, ale nie, nie sprawdzają wiadomości od czytelników. Ale z takiej z tej ciekawości, w jakim celu do niej pisałeś? Co chciałeś osiągnąć przez sk skontaktowanie się z tą Tak, autorką? dobre pytanie. Otóż ja chciałem zapytać, czy ten pies, którego ona promuje na swoim Instagramie, powiedzmy, to czy jest to ten pies. Książkowy Gucio. Dlatego, że e, właśnie pies w serii kryminałów jest tutaj jedną z postaci, jest jednym z detektywów, powiedziałbym, i z perspektywy psa postrzegamy tutaj narrację. Jakby narratorem czasami jest pies. Ten zabieg był już w latach 50. E, zastosowany przez Filipa Keidika w opowiadaniu pod tytułem Rug, mm -hmm. gdzie właśnie z, z, z perspektywy psa obserwujemy mie mieszkanie. E, bardzo dobre opowiadanie, właśnie e, opowiadające o postaci obcego. I ta, ta figura obcego, tak, obcy, jako przybysz obcy. Na, na, na przykładzie psa. Tutaj jest właśnie bardziej tak przyziemnie. Po prostu to jest opowieść o detektywie, który mieszka w Chorzowie. Szymon, on ma swojego psa, jest jeszcze dziewczyna, w której kiedyś się zakochiwał, kiedyś byli parą. No i teraz właśnie takie perypetje komediowo-kryminalne odbywają się, a to w Chorzowie, a to w Katowicach, a to gdzieś nad morzem, czy w Irlandii jest właśnie jeden odcinek, jedna książka Morderstwo nad, nad, nad skałą chyba się nazywa, czy nad, nad urwiskiem morderstwo. W ogóle te, te tytuły tych książek, one są naprawdę takie, które no nie, poza, nie pozostawiają wiele wątpliwości, że mamy do czynienia z, z kryminałem. Jest zawsze, znaczy w wielu, wielu przypadkach jest właśnie w tytule trup, morderstwo, strzały, prawda, mm -hmm. tajemnica, zbrodnia. <głos》>, więc, więc tutaj od razu się że, że chodzi tu o jakiś rodzaj kryminału. Tak, i ja sobie też wypożyczyłem z biblioteki Las i ciemność i strzały nad jeziorem. Bo ten Las i ciemność mm -hmm. właśnie chcę przeczytać w lesie, a strzały nad jeziorem, no to to jezioro tam też ma dużo lasów, więc może będzie pasować. Ale jakby... No właśnie, ja tak do końca bym tego nie polecał, bo ja wpadłem trochę w pułapkę. Wpadłem w pułapkę, że e, tak jak z, trochę z, z takim serialem, który zacząłem oglądać i się wkręciłem w bohaterów, a, a w tym przypadku raczej właśnie w, w geografię. Czyli e, przykładowo to, 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 co ostatnio przeczytałem, złocza i się na szczycie. To był kryminał osadzony w Beskidach, yy, i ona to osadziła w fikcyjnym miasteczku Zdrojowice, które leży gdzieś w okolicy Śląska Cieszyńskiego, nieopodal Ustronia albo Wisły, takich dwóch miast, które ja dobrze znam. Więc jakby tylko z tego powodu chciałem to przeczytać. Drugim powodem, dlaczego ja to chciałem przeczytać, są właściwie okładki, które to okładki są taką serią, serią pokazującą różnego rodzaju budynki, a to jest hotel, a to jest kemping, a to jest domek letniskowy, a to jest jakiś taki domek irlandzki po prostu jest. Dom mieszkalny w takim komiksowym, kolorowym um, opakowaniu, namalowany. I to jest rzeczywiście przemyślany pomysł na serię, który tak bardzo, jakbyś widziałem, chciałem odrzucić, aż w końcu mówię, no nie, chcę zobaczyć, co to jest. Zresztą autorka w e, epilogu zawsze dziękuję, że e, doczekały się te kryminały e, bardzo dobrej oprawy, dzięki którym. O, zacytuję. Za kolejną piękną okładkę książki dziękuję zawsze niezawodnej Ilonie Gostyńskiej Rymkiewicz i donoszę, że to dzięki niej i jej wizji graficznej Róża i Szymon mogli zamieszkać w przyczepie, a nie w namiocie, jak to dla nich pierwotnie planowałam. No tutaj akurat jest tak napisane, ale w poprzednich książkach jest napisane tak dowcipnie, że właśnie gdyby nie te okładki, to pewnie nikt by tego nie kupił. Mhm. I że te okładki re reklamują te kryminały o wiele lepiej niż cokolwiek innego, coś w moim przypadku jest na rzeczy dlatego że no, to po prostu wygląda ładnie i aż chce się przeczytać i zobaczyć jak perypetie tych bohaterów będą wyglądać w innym w innym, na innym wypadzie mhm. więc a to są jakieś domki w stylu zakopane a to są irlandzkie takie mhm. e, grubo ciosane te, te takie domki z tymi murkami charakterystycznymi Czy budynek jest zawsze tak jakby jakby elementem głównym, tak? Podstawowym elementem jest jakiś budynek, tak? No, poza jednym wyjątkiem, na którym jest przyczepa kempingowa. Która też jest jakby mieszkalną przyczepą, prawda? Mm -hmm. e, więc, mm -hmm. natomiast, tak. y, no, y, to co bym, y, no, 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 to są raczej, ja bym powiedział, takie. Proste, komediowe, kryminaliki, gdzie mało jest tego kryminału, a więcej jest y, zabawy, dowcipem, więcej jest żartów, więcej jest komedii, więcej jest takich śmiesznych nazwisk. W tej serii każdy ma nazwisko, które w jakiś mm -hmm. sposób dookreśla jego charakterystykę. Na przykład tam y, to. No, no, to są takie toporne żarty, czasami. Czasami są to żarty ocierające się o publicystykę. Właśnie jak czytałem te e, sprzed kilku lat tomy, to, my, to e, tam były jakieś takie e, nawiązania do, do newsów z wiadomości, które każdy powinien wyłapać w tamtym czasie. E, I dla mnie to nie jest literatura najwyższych lotów, i to jest literatura taka powiedziałbym pocket, taka kieszonkowa, właśnie ta te też wakacyjna, która czasami w pewnych momentach mnie nużyła. Nie rozumiem na przykład dlaczego autorka tak bardzo komplikuje proste wydarzenia, które są przestawiane achronologicznie. Często tutaj jest tak, że jest przeszłość, teraźniejszość. Przeszłość, teraźniejszość. Dla mnie ten chwyt w ogóle nie trafia. No tym bardziej, że to jest taka książka, gdzie ten chwyt, kto zabił, jest naprawdę na, na drugim planie, powiedziałbym. A na pierwszym planie tutaj są żarty. Takie mam odczucie, że ona chce rozśmieszać widza bardziej niż intrygować go, kto zabił. Yy, I może dlatego to czytam. I no tak, te dwie książki, które teraz mam wypożyczone: Strzały nad jeziorem i las i ciemność to bardziej tak dla babci, ale może ja też troszkę poczytam, mm -hmm. bo ona w pewnych momentach mnie rozśmiesza. A najbardziej to rozśmiesza mnie ten pies, jak on opowiada. Bo ten pies wchodzi do gry, wchodzi do akcji, kiedy ci bohaterowie są zajęci. Czyli Szymon, jego, jego pan jest zajęty, coś robi ta róża, która no, zawsze oni mają perpetie sercowe. Ona jest w innym zakochana, potem w nim znowu, oni nie wiedzą, czy w końcu się po po pobiorą, czy nie pobiorą. No to ten pies zawsze gdzieś znajdzie taką lukę czasową, gdzie w sumie nic się nie dzieje. No to pies wychodzi i ten pies szuka. A zwykle ten pies yy, zamiast szukać śladów, no to on szuka kiełbasy. A jako, że pochodzi z chorzowa, to oczywiście najlepsza jest kiełbasa śląska. I ten pies jak wchodzi narracja z perspektywy psa, to zawsze schodzi na kiełbasę <noise> i. I mnie to po prostu chyba śmieszy. I ja tak naprawdę te książki czytam dla tych fragmentów, gdzie jest narracja z perspektywy psa. A dodatkowo czytając te książki, czytając to, ja pomyślałem, kurczę, jaki niewykorzystany jest motyw, żeby napisać książkę z perspektywy kota teraz. No i jak czytałem, czytałem te Złoczaj się na szczycie, to ta bohaterka Róża w pewnym momencie kupuje, znaczy kupuje bierze ze schroniska jakiegoś dachowca. No i mm -hmm. mamy w ogóle wątek tego, jak pies z kotem się nie mogą porozumieć i w narracji psa jest opisany kot. Z najgorszej perspektywy, że te koty to śmierdzą w ogóle, co jedzą te koty, to, 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 to jedzenie dla kotów, to jak one mogą to jeść, że te koty to są stworzenia najgorsze, najbrzydsze. I, i to do mnie trafia, ta perspektywa psa, który patrzy na kota, ale ja e, właśnie mm, tak mówię, ja bym też chciał napisać jej: Kurczę, jakby pani napisała Właśnie teraz taką drugą serię o kotach, bo ja bardziej wolę koty niż psy. No i okazało się, że, no, genialne umysły myślą podobnie. I że ona, ona, ona już przygotowała, tak? I, I chyba 16 czerwca, 16 czerwca zaczęła się premiera, znaczy premiera, podejrzewam pierwszej części sagi e, Kryminał z Pazurem. Jak tutaj mieliśmy kryminał pod psem, to teraz jest kryminał z pazurem, gdzie jest właśnie chyba kocica, która mm, będzie rozwiązywać zagadki. No i też chciałem to przeczytać, żeby zobaczyć właśnie jak ona tutaj zrobi tą perspektywę y, kota. E, a już mnie to też zaczęło śmieszyć, ponieważ jak będą moje rodzice mają dwa koty i to już jak w zajawce było opisane em, Bohaterowie, że tam też jest jakiś detektyw, też, też jest jak, jakiś taki trzeci plan. No i oczywiście ci wszyscy ludzie to oni są jacyś, jacyś, a. Tylko kot ma chłodne spojrzenie na zbrodnie i będzie mógł dostrzec, kto zabił. No I to właśnie sprawdza się. Jakby w kontekście tego, że koty są postrzegane jako tacy, takie stoiki, prawda? Kotów nic nie interesuje, nic ich nie obchodzi, no więc one od razu wywęszą, kto zabił. Rzeczywiście, parę razy się uśmiechnąłem, nie polecam na dłuższą metę. Ale mimo wszystko ja jeszcze sprawdzę ten kryminał z pazurem, żeby zobaczyć, czym się różni narracja psa od kota. No bo no, no czasami te żarty są takie, no naprawdę, jak suchary. Więc no to jest taka literatura lightowa, letnia, taka, gdzie bardziej stawiamy na komedię, zdecydowanie. Ale, ale jak patrzę na tą autorkę, na te zdjęcia na jej Instagramie, to ona. Jest taka sympatyczna też właśnie z twarzy, nawet już z twarzy. I, i ja myślę, że to jest właśnie taki, taki ciepły styl pisania tego kryminału. E, aczkolwiek czasami też ona lubi tam obsmarować jakimś nawiązaniem publicystycznym kogoś. E, więc, no, to są takie doraźne książki, które mają cię bardziej rozśmieszyć. Tak tak bym to opisał. No, w każdym, w każdym... Znaczy, nie jest to coś, po co bym sięgnął z pewnością. No, ciekawa rzecz, natomiast no, nie jestem za bardzo zainteresowany. Humorystyczne fantazy bardzo lubię, ale nie, nie do końca czuję się przekonany. Natomiast jeżeli chodzi o tego kota, to, to jest taka autorka amerykańska, Lily Jackson Brown. Ja nie czytałem jeszcze, przyznam szczerze, ale w Polsce wyszło 30 prawie książek już z cyklu o Kot, który to jest taki cykl, y, którym też jednym z detektywów jest właśnie, właśnie kot. Y, może to ci zainteresuje, może tego spróbujesz przy najbliższej okazji, kiedy, kiedy trafisz do księgarni. No, jeśli to, to mówisz po polsku, nawet wydali, tak, to, to z chęcią, z chęcią. Mm -hmm. 30 tomów dostępnych w tej chwili jest już w języku polskim, więc y, wydaje mi się, że dość poczytna literatura, jeżeli chodzi Przynajmniej o grunt tutaj y, polski. No właśnie, ja po ten Pol, ja po te kryminały tak sięgnąłem trochę też, że ja śląsk znam, y, i spodziewam, i, i to jest, w, no ja, mhm. ja tego nie polecam, tak? Ale w moim przypadku chciałem zobaczyć gdzieś z moich rejonów, y, żeby y, zobaczyć. Jak pisarz tworzy w świecie, który ja mogę znać. To, to, jest, to jest ten przykład, jeszcze przypadek, który mnie nie skłonił do sięgnięcia po książkę. Więc więc my z babcią, jakby będziemy to czytać, i potem będziemy mm -hmm. sobie powiedzmy dyskutować, jak to w Katowicach, coś tam śmiesznego było, mm -hmm. czy, czy w Chorzowie, czy właśnie w tych Beskidach. Akurat to znamy i, i to jest, no, tak typowo gikowsko do tego podchodzę. No, ogólnie bym tego nie polecał. Mm -hmm. Ale relacjonuję, że takie zjawisko jak detektyw Gucio istnieje i nie wykluczałbym nawet, że w Polsce i w polskim kinie oni to spieprzą i zrobią ekranizację albo serial. I to będzie moim zdaniem tragicznie zrobione, bo, bo no, no ciężko będzie to po prostu zrobić dobrze. Lepiej, żeby oni tego nie ekranizowali. No cóż, no dobrze. To od tych kryminalno-kulinarnych wątków odejdziemy może już i przejdziemy do tej części poświęconej literaturze science fiction. Dam troszeczkę Wam panowie odetchnąć oczywiście, jeżeli będziecie chcieli o coś zapytać lub tracić swoje jakieś uwagi czy spostrzeżenia. Tak najbardziej zapraszam. Ja już się wypadałem wcześniej na temat mojego braku atencji dla literatury braci Strugackich. Oczywiście. Jakąś taką przyjemność niektórych, czytania niektórych książek czerpałem, natomiast cały czas podkreślałem moją niską świadomość kontekstów, jaka tam w tej całej literaturze jest zawarta, ponieważ ona, jak wiemy, powstawała w specyficznym rejonie świata, w specyficznej epoce, właściwie na przestrzeni kilku epok, które przez ten okres, kiedy tworzyli bracia strugaccy, znacząco się zmieniały. Więc postanowiłem tutaj sięgnąć po książkę, która w jakiś sposób uzmysłowi mi, uświadomi mi te głębsze pokłady znaczeniowe, jakie tkwią właśnie w literaturze tego, tego rodzaju. Bo to nie tylko bracia Strugaccy tu się pojawiałem, ale również jest cały szeroki kontekst w książce, chyba której tytułu jeszcze nie wspomniałem, czyli w książce zatytułowanej po prostu Bracia Strugaccy Wojciecha Kajtocha. To jest, to jest literaturoznawca, polonista, filolog, który no jak. Pewnie się domyśliliście, specjalizuje się w literaturze science fiction, a w szczególności w literaturze rosyjskojęzycznej, tak? W rosyjskim science fiction. Dodam, że mieszka w Krakowie, posiada kota i był promotorem niejakiego żarłoka na studiach dziennikarskich, więc znam go osobiście. Mamy, mamy tutaj połączenie, że tak powiem. Wielopłaszczyznowe też, boikoty, które pojawiły się wcześniej, i oczywiście żarło, które jest dzisiaj z nami. Natomiast, yy, no jest to książka, która yy, no wymaga jednak od czytelnika takiej dużej, sporej yy, uwagi, tak? to, to nie jest yy, książka, którą określiłbym jako książkę przystępną dla czytelnika, który chciałby raczej powierzchownie się zapoznać z tą obszerną tematyką, to jest raczej wywód pełen różnego rodzaju interpretacji, interpretacji bardzo autorskich, bardzo osobistych momentami, ale jednocześnie to jest spojrzenie na literaturę science fiction epoki i oczywiście czasu i miejsca, przede wszystkim miejsca, bo tak wspomniałem, no to, to, to były specyficzne czasy, tak? Tam literatura Science Fiction zresztą tutaj bardzo ładnie Wojciech Kajtoch udowadnia w, w tej książce, no służyła niejako ideałom, które były promowane przez rządzącą władzę, prawda, partię i w ogóle przez te wszystkie koncepcje, które były właśnie w duchu tych no, komunistycznych, socjalistycznych, prawda. Ideałów. Czyli jeżeli coś, jeżeli, jeżeli oczywiście było przyzwolenie na pojawienie się literatury, czy na kontynuowanie literatury, tworzenia literatury science fiction w, tej, w, tej, w tym miejscu, w tej epoce, to ono musiało czemuś służyć. Tak? Ona, ona nie mogła być tylko i wyłącznie kwestią, nie mogła być tylko i wyłącznie dostarczycielem rozrywki, tak? yy, czy też jakiegoś takiego eskapizmu ale miała przede wszystkim ukazywać konkretne rzeczy, które się wiążą właśnie z, z ideami socjali, socjalizmu, komunizmu, etc. Tak. Więc tam były wytyczne programowe, no których musieli, musieli się autorzy trzymać, tak, ściśle. Jeżeli chcieli tworzyć, wydawać, nie narażając się na, na represje. No i tutaj w ten grunt niejako yy, weszli bracia Strugaccy ze swoją specyficzną odmianą literatury science fiction. No i w książce Kajtocha mamy te wszystkie epoki, te wszystkie etapy twórczości bardzo ładnie opisane, tak, czyli wiemy w którym momencie bracia strugaccy tworząc swoją literaturę niejako podporządkowywali się no nie powiem trendom, bo trendy to możemy dzisiaj, ale pod, pod, podporządkowywali się, na ile to było możliwe, przesuwając oczywiście granice swojej twórczości, podporządkowali się temu co, 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 o czym stanowiły wytyczne prawda, yy, decydentów tak więc później oczywiście mamy okres buntu, okres, okres rozwoju ich twórczości, aż do, zdaje się, yy, późnych lat 70. albo początku lat 80., gdzie troszeczkę klimat się już zmieniał, jeżeli chodzi o, o Związek socjalistycznych Republik Radzieckich, i oczywiście późniejszą Rosję. Tak więc to jest trudna książka. Dziwna książka, jednocześnie też książka skierowana do osób, które znają twórczość Strugackich. Tak? Czyli tak jak ja no, przeczytałem te y, utwory, które są zebrane w tym takim zbiorczym wydaniu niedawno, które się ukazało. Y, czyli ja przeczytałem Ślimaka na Zboczu, y, Piknik na y, Skraju Drogi, y, Milion lat przed końcem świata, poniedziałek zaczyna się w niedzielę i Trudno być Bogiem. I wydaje mi się, że to są rzeczywiście te kluczowe utwory, i dużo, dużo właśnie tu się koncentruje autor na, na tych utworach, aczkolwiek też podusza tekst, do, dotyka tekstów, które y, są y, albo były niepublikowane w Polsce, albo są mniej znane w, tutaj w środowisku polskich czytelników science fiction. Więc tutaj. Y, no, troszeczkę czułem się zagubiony w niektórych momentach, jeżeli chodzi o tę publikację, tak? Ale mimo wszystko wydaje mi się, że taki szerszy kontekst, zrozumienie tych wszystkich podtekstów, nawiązań, oczywiście y, chwytów parodystycznych, które stosowali bracia Strugacy, do czego nawiązywali, do kogo nawiązywali, o czym pisali, dlaczego pisali w ten sposób, w jaki pisali w danym momencie, jakie tematy poruszali, prawda. Dość wydaje mi się, jasno po lekturze tego książki, po lekturze tej książki mam, dość jasną wizję tego, tego, tego drugiego, trzeciego, czwartego dna, które po lekturze samych samej literatury braci strugackich niestety nie było dla mnie oczywiste, dostrzegalne. Czy, ale to czy, czy pan Wojtek Kajtoch ci to objaśnił, bo tutaj no tak zapytam. Jakby rozjaśnił, czy bardziej przedstawia w tej książce swoje są, właśnie teorie? To są teorie. jego teorie i też jego interpretacje, tak? To jest też bardzo dobre pytanie, bo obok tej, tej publikacji, która notabene jest dostępna online za, za, za darmo, można sobie ją obejrzeć, bo to jest też rozwinięcie niejako pracy magisterskiej, czy skrócenie pracy magisterskiej, nie, doktorskiej, przepraszam. Skrócenie pracy doktorskiej, która była, wydaje się, obszerniejsza w oryginale. Później wydano ją właśnie w formie książki. Książka znalazła drogę oczywiście na, do środowiska twórców, fanów i badaczy literatury braci Strugackich właśnie w Związku Radzieckim w Rosji. Którzy to badacze, no nie do końca się zgadzali z większością tutaj przedłożonych przez przed pana Wojciecha Kajtocha interpretacji. I właśnie to wydanie, które ja kupiłem z wydawnictwa Solaris Net, to zdaje się jest, tak, w tej chwili, albo Stalker Books, już, już, już się gubię, bo po prostu ono, te, te nazwy tego wydawnictwa się zmieniały. To wydawnictwo jest właśnie o tyle ciekawe, że jest wzbogacone właśnie o tę polemikę, którą tutaj wystosowali badacze literatury braci strugackich, rosyjscy, którzy, no. Jako już kulturowo są bliżsi, prawda? Samym braciom Strugackim i oczywiście ich twórczości. Tutaj bardzo dużo kwestii, które zarzucają właśnie badacze rosyjscy panu Wojciechowi Kajtochowi, wypływa chociażby z kwestii zagubienia w translacji, tak? Niezrozumienia yy, pewnego yy, ciągu znaczeniowego, czy też ogólnie znaczenia niektórych stwierdzeń, określeń, które yy, tutaj wyciągają yy, bracia lugactwie swoje, w swojej twórczości, tak? Więc to jest jedno, drugie, no, bardzo, yy, o, bardzo gorąca i żarliwa, przybierająca, a nadal utrzymana w takim akademickim stylu, ale już przybierająca takie no, gorącą wręcz formę polemiki wypłynęła z interpretacji właśnie tego, tego dzieła przez, przez właśnie Wojciecha Kajtocha, Kajtocha w, w, w opozycji do interpretacji właśnie badaczy rosyjskich, którzy tutaj no, zarzucali w wielu wielu wątkach, które porusza Wojciech Kajtoch, w wielu wątkach albo nieprawdę, albo błędy w zrozumieniu, albo zwyczajne błędy znaczeniowe, czy tudzież logiczne, które tutaj popełnił, tworząc tę swoją pracę Wojciech Kajtoch. I powiem Ci szczerze, albo wam, powiem Wam szczerze, że i naszym słuchaczom że ta część, którą sam Wojciech Kajtoch wykłada swoją właśnie y, interpretację dzieł i, i, i historię powstawania tych dzieł y, braci strugackich, jest ciekawa o tyle, że, że dostarcza takiej informacji, próby zrozumienia y, takiej jednostronnej, próby zrozumienia i wyjaśnienia twórczości Braci Strugackich. To z drugiej strony ta polemika wydaje mi się nawet bardziej ciekawa niż ta, ten rdzeń tej, tej, tej książki, ponieważ no wiadomo, kiedy się osoby kłócą, to zawsze tam, y, zwłaszcza na poziomie oczywiście, jeżeli osoby mają różnicę, pewne osoby mają różnice zdań. I wymieniają te swoje opinie na, na poziomie, to zawsze jest ciekawe, tak spojrzenie na to, yy, yy, na to że można da na dane dzieło zinterpretować w, w tak skrajnie różny, różny sposób, co w przypadku akurat twórczości, yy, braci trugackich nie jest wcale takie trudne, że, że można dwa różne punkty widzenia przyjąć, ponieważ no, yy, tych, te, te, te dzieła po naprawdę są wielopoziomowe i wymagają i, i podlegają bardzo różnego rodzaju interpretacjom i odniesieniom, więc. Jest to obiecu bardzo fajne. Ja ten ja tę książkę bardzo polecam. To jest 600-stronicowe ponad wydawnictwo. Ale też podziwiam trochę też odwagę pana Wojciecha Kajtocha, że on jednak, mimo tego, że na liście tych błędów czy też zarzutów, które tutaj wytaczają badacze rosyjscy, znajdują się zarzuty, które są podstawne. Po prostu miłe błędy, źle, źle, źle coś zacytował. Błędy znaczeniowe, logiczne, które, które on popełnił w samym swojej twórczości, w tej, tej, tej interpretacji, w tym, w, tym, w tym dziele dotyczącym życia i twórczości braci Cyrgackich. On tak jakby się do tego przyznaje, on, on bierze to mówiąc o, wprost na siebie, natomiast dobrze, że ta polemika się tu znalazła, bo, bo to dowodzi też temu, że i też rozszerza nas, nas czytelników, wiedzę na temat tego. W jaki sposób można odbierać te dzieła i jak można do nich podchodzić. Więc to jest bardzo fajne, też duża odwaga. Niewielu, niewielu autorów ma, ma do siebie taki dystans i niewielu autorów w tak szczery sposób potrafi dokonać takiej rewizji swoich poglądów, czy też rewizji swojego swojego, swojego dzieła. Więc to jest też bardzo, bardzo fajna i, i ciekawa rzecz tej w tym wydaniu. No to ja Ci powiem, że właśnie znając osobiście Kajtocha, to. On taki też raczej z dystansem do siebie jest na co dzień, wiesz? Ilekroć do niego przychodziłem z kolejną wersją pracy, to pierwsze, co trzeba było zrobić po wejściu do mieszkania, to trzeba było przywitać się z kotem. <laughs> Więc, wiesz, no nie musisz się witać z kajtochem. Kot jest najważniejszy. Więc nie dziwi mnie to, co mówisz, właśnie co w jego pracy też czuć. No, tak jak wspomniałem, jest to bardzo fajna, publicystyczna praca. Natomiast, no, po pierwsze, no nie wiem, czy, kto, czy ktokolwiek, kto nie zna dzieł Strugackich, by po nią sięgnął. Ale, po pierwsze, trzeba te, te, te dzieła w jakimś tam stopniu znać. Czyli chociaż te najważniejsze, powiedziałbym, sztandarowe utwory warto poznać, przeczytać, żeby żeby sobie no, pewne kwestie, które porusza wojciech Kaj'tów przyswoić. Natomiast no, jest to też bardzo analityczna rzecz, bardzo pisana takim językiem bardzo y, naukowym, to nie jest popularyzatorska książka, y, która, która jest łatwa w odbiorze, mimo tego, że gdzieś tam się w niektórych opisach zaznacza, że ona jest tak pisana przystępnie, no ja, ja bym nie ujął tego w ten sposób, ta książka jest. Ta książka jest jednak y, dość trudna, dość trudna i, i tutaj trzeba jednak dużo uwagi poświęcić. To nie, jest, to nie jest taka lektura, do której można z doskoku, z dystansu podchodzić, tylko trzeba po prostu się mocno, mocno skupić na tym. No to jest książka, którą dzień. chciałem zawsze przeczytać, ale wtedy jak z panem Kajtochem pisaliśmy moją pracę, to y, nie można było jej nigdzie dostać. A ty masz ją w papierze czy w e -booku? Jest dostępna w e-booku na stronie SFPL. Tam można sobie ją zamówić. No ja, ja troszeczkę okay. narzekałem przed naszym nagraniem na ten, na, ten, na ten księgarnię, bo oni sprzedają epaby i mobi osobno, jest konkretny czas, który się ma na pobranie i e booka po zakupie, który wygasa po, po, po pewnym okresie, ale ale mimo wszystko no, większość właśnie takich dzieł niszowych, jeżeli chodzi o, o literaturę science fiction, samą literaturę, jak również też dzieła publicystyczne związane z literaturą Science Fiction. To właśnie tam można nabyć. No i tam właśnie nabyłem tę książkę i oczywiście wszystkim polecam. Natomiast jak wspomniałem, sam zrąb yy, książki, czyli ten rdzeń książki, yy, który jest yy, tą monografią poświęconą braci Strugackich można znaleźć na internecie. Bardzo łatwo jest trafić na tę książkę. Yy, ona jest udostępniona oczywiście przez samego autora yy, na stronie chyba uczelni, której, której, której tę, tę pracę doktoryzował. Yy, Wejść można i znaleźć tę książkę za pośrednictwem właśnie Wikipedii dotyczącej samego pana Woj Wojciecha Kajtocha. Zresztą nie tylko tę pracę, ale też bardzo innych yy, prac jego, yy, które, które poświęcił właśnie. Popkulturze, nie tylko zresztą rosyjskojęzycznie. Ja czytałem, ale tylko jedną książkę Strugackich, Trudno być Bogiem i muszę powiedzieć, że odpadłem. Sam pomysł na Trudno być Bogiem jest ciekawy, czyli osoby, która żyje spośród pewnej grupy ludzi, ale nie stara się ingerować, przynajmniej za bardzo ingerować w to, tylko po prostu obserwuje niejako. Sam pomysł był ciekawy, ale, ale wykonanie... Hmm, to nie, 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 ta książka nie podobała mi się, także ja nigdy nie czytałem nic więcej Strugackich. Próbowałem później Piknik na Skraju Drogi, ale to wszystko było, ja miałem wrażenie, dla mnie to takie podobne trochę do tego realizmu magicznego z książek latynoskich. Ja też odpadam przy tym. I dla mnie Strugaccy to jest taka rosyjska wersja tego realizmu magicznego. Trochę, trochę tak jest. Ja, ja też mówię, nie jest tak, że ja po, po lekturze yy, książki Wojciecha Kajtocha nagle doznałem iluminacji i, i twierdzę, że to są no, wybitni, wspaniali pisarze. Oczywiście nie ujmuję im tego, oczywiście wiem, że przez wielu są dla tak, takich uznawani, natomiast no, kwestią mojego gustu i także, i także odbioru też, bo, bo nie ukrywajmy, no, nawet w jakimś stopniu książka Wojciecha Kajtocha tego dowodzi, że to są książki, które dzisiaj w wielu aspektach tracą swoją aktualność, tracą troszeczkę na swojej mocy, tak, no bo biorąc pod uwagę, że dotyczyły też, czy też odnosiły się w jakimś tam stopniu bardziej lub mniej oczywiście do, do konkretnych do, do konkretnej rzeczywistości, to, to, to dla mnie one nie są tak do końca atrakcyjne, jeżeli chodzi o, o ten taki pierwiastek, no nie wiem, no Głupio to zabrzmi w kontekście tej całej naszej tej historii o, o z Wojciechem Kajtochem i monografii poświęconej i, i, i twórczości Strugackich i też yy, same, samej twórczości Braci Strugackich, ale dla mnie one nie mają tego, tego yy, czegoś, co, co sprawia, że ja czepię przyjemność z czytania książek. Na tak? przykład, trudno jest Bogiem, bardzo lubię, trudno być Bogiem, bardzo lubię, natomiast yy, no, większość książek to, to tak, jak zresztą pisałem w moich opiniach yy, i też wypowiadałem się, zdaje się, tutaj. W Liz to większość tych książek jednak do mnie nie trafia i, i to była taka troszeczkę y, czytanie tych książek na zasadzie takich, jak, jakbym przymuszał się do czytania jakiejś bardzo nudnej lektury szkolnej, troszeczkę. No, wiem, że ta książka jest ważna dla literatury science fiction, zwłaszcza tutaj, nie wiem, no, kręgu y, kulturowego naszego, bardziej słowiańskiego, ale z drugiej strony, no, y, nie czerpałem z tego żadnej przyjemności, po prostu chciałem to zaliczyć, żeby mieć. Y, Pełen obraz, tak, żeby po prostu móc y, doświadczyć też tego, czym była literatura, czym jest literatura tego kręgu i, i tych autorów, Małem, właśnie. Na przykład Strugackich Las. I y, y, nie mam tak negatywnej opinii mm. jak y, nasz kolega, Że, żeby mi się to kojarzyło z realizmem magicznym, y, bo mnie się to. Troszkę może też kojarzyło z realizmem magicznym, tylko ja właśnie lubię ten latynoski realizm magiczny i, i mnie to mm, nie przeszkadzało. Ale zgodzę się, że mm -hmm. jest to takie, no w jakiś sposób toporne było do czytania. E, czytałem też taką książkę z Trudność naszych czasów, czy trudność naszego wieku. Szukam teraz na półkę, ale kurczę, nie, nie wiem, gdzie to mam. Mm. I to też było takie rozciągnięte i toporne, ale na przykład e, Hotel pod Alpinistą był, była taka książka e, Strugackich. No to e, taki bardziej kryminał klasyczny, e, ciekawy, więc e, może jeżeli mamy w jednej audycji i Strugackich i Kajtocha, to ja się wycofam, bo jak mam. Kajtocha i Strugackich, to mnie się przypomina na, na wykładach pan Kajtoch i od razu mi się chce śmiać. Mam ciekawe wspomnienia, dlatego musiałbym sobie odświeżyć Strugackich. No i jeżeli pan Kajtoch nas słucha, no to ja mogę tylko pozdrowić serdecznie i życzyć zdrówka, i mm. również pozdrowić kota, jeżeli kot nas słucha, ale podejrzewam, że jak pan Kajtoch słucha, to również i kot no tak. Braciom Strugackim póki co damy spokój. Ja, ja polecam tę książkę pana Wojciecha Kajtocha, mimo wszystko, mimo tej troszeczkę, nie wiem, no może brzmiącej zniechęcająco tutaj, jeżeli chodzi o samą twórczość braci Strugackich, opinie o tym, co, 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 co czytałem, jeżeli, znaczy o, tym, o, o tych książkach, które czytałem, braci Strugackich ogólnie. Natomiast, no, miałem mówić jeszcze o Odysei Kosmicznej 2061, ale myślę, że ten temat sobie przełożymy na. Yy, na okres, kiedy skończę całość, czwartą książkę, czyli Odyseję Kosmiczną, czy 1001 finał, i wtedy może zrobimy jakiś taki bardziej zbiorczy, zbiorczy temat poświęcony temu serii książek Arturo Clarka. A teraz może jeszcze w takiej. Mówię, mówię o tym, że, że, że science fiction bardziej Cugalskich jest, no mówiąc, brzydko mało rozrywkowe dla mnie, natomiast na bardziej rozrywkowego science fiction teraz troszeczkę. Posmakujemy, czyli, czyli książkę o której, z, z, z cyklu, o którym już mówiłeś, czyli Undying Mercenaries, jedna z nowszych książek B.V. Larson'a, tak Piotrze? Mm. Tak, 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 to dokładnie, dokładnie. Tak jak mówiliśmy przed tym, przed nagraniem, w Polsce ukazało się pięć książek już. One w Polsce są, zatytułowana jest seria Legion Nieśmiertelnych, ja lubię tą amerykańską, tą angielską, Undying Mercenaries, czyli mercenaries to są żołnierze do wynajęcia i undying, nieumierający, też chyba lepiej to oddaję. W każdym bądź razie wszystkie książki po polsku mają słowo świat w tytule, a wszystkie książki angielskie mają w tytule słowo world, czyli też świat. Jest piąta część w Polsce, a ja jestem w tej chwili na 11, a bodajże jest 13 ich po angielsku. 14 ma się ukazać teraz w, w sierpniu. I teraz tak jak nawiązując tam, to jest na pewno literatura, ja bym nie nazwał jej literatury jakiejś wielkiej, takiej z tej wysokiej półki. To jest taka literatura rozrywkowa, fantastyka. Czyli mamy tutaj. Ludzi, którzy zdobywają kolejne planety, jakby walczą na kolejnych planetach, są wynajmowani przez różne frakcje, różne, różne rasy w tym świecie, ale ta książka porusza wiele takich wątków głębszych, także i wydaje mi się, że to jest pod tym względem ciekawsze, bo książkę się fajnie czyta. A przy okazji są też tam takie wątki filozoficzne. Jednym z nich jest kwestia umierania, czyli jeżeli ktoś umrze i stworzy się nową kopię idealną tej osoby, która umarła, to teraz zachodzi pytanie czy ta, ta osoba dalej żyje, czy to już jest nowa osoba. Bo przecież, gdyby tego klona stworzyć w momencie, kiedy jeszcze żyje ta tamta osoba, i zabić ją dopiero później, to są dwie różne osoby. Ta osoba i klon. To jest kwestia. Inna kwestia dotyczy na przykład władzy, kwestia relacji różnego rodzaju. No, książka jest, wydaje mi się, bardzo ciekawa. I z jednej strony te książki są dość schematyczne, bo. Jak tytułowy świat mamy, w każdej książce z tych 11, które dotychczas przeczytałem, jest ten świat. Oni lecą do jakiegoś świata i tam walczą. One są dość schematyczne, ale autor potrafi naprawdę zaskoczyć. I teraz te kolejne części, jestem w tej chwili na tej 11. Pojawiają się nowe rasy, pojawiają się nowe informacje, i chyba to jest dla mnie najciekawsze. Ja lubię. Ten świat, który jest tam przedstawiony w tej książce, ten świat jest tak pomalutku, pomalutku, wydaje mi się, że to jest troszeczkę podobne do tego, co omawialiśmy kiedyś już, pamiętasz Rafale, kwestia, to, to była takie horrorowe trochę, kwestia tego, o rany zapomniałem jak się to, to było, po polsku było, tego stracharza, o. Tam też była, była kwestia, w, każde, w każdej książce, była kwestia pokonania jakiejś jednej poczwary w każdym odcinku, ale przy okazji dowiadywaliśmy się czegoś nowego o świecie. Taki potwór tygodnia, nie? Tak, tak, i o tym głównym wrogu, który będzie, na, będzie walka na koniec. I tu jest tak samo. My z każdym odcinkiem poznajemy coraz bardziej ten świat i dowiadujemy się coraz więcej o, o tych rzeczach. Nie? Bo tak wyjaśniając pokrótce. Ziemia została dołączona do jakby do takiej federacji galaktyką rządzą rasy z centrum, galak z centrum galaktyki, a wszystkie rasy takie jak Ziemia muszą się podporządkować. I Ziemia pomału idzie w górę, jest coraz taką ważniejszą cywilizacją i pomału w tej części 11 pojawia się już ten wątek y, wojny domowej w centrum tej, tej, tej galaktyki, i prawdopodobnie tam Ziemianie będą chcieli coś tam, no, ugrać sobie dla siebie, krótko mówiąc, nie? Książka jest ba bardzo fajna, bardzo śmieszna. Jest dużo wątków takich śmiesznych, dużo wątków damsko-męskich też jest i krótkim tak, więc polecam. Naprawdę jest to książka, która jest rozrywkowa, a przy okazji jest kilka takich przemyśleń, kilka takich pytań, które no można Polsce sobie zadać. W Polsce wyszło dopiero pięć tomów Legion Nieśmiertelnych, także każdy może sobie sprawdzić. Również dostępne są w e-bookach. Nie wiem, czy w audiobookach, ale w e-bookach na pewno. Chociaż książki Larsona są... Jest więcej książek Larsona, nie tylko, nie tylko Świat właśnie... Legionie śmiertelnych, a chyba też, też inne inne cykle. Nie wiem, czy one w Polsce się pojawiły. Chyba nie, chyba w tej Tak, tak są. są w I, te, I te inne cykle są w, także a. w audiobookach. nie? O, to ciekawe. Jest tam cykl, ja go nie czytałem, ale jest cykl mm, Roju. Rój, tak. Wiem, tak, że tak. tam mhm, mhm. Coś, że coś mi się Ktoś tam właśnie. zostaje porwany, żeby być dowódcą jakiegoś tam roju, nie? Tak, jest jeszcze Rebel Fleet i Star Force. już nie tłumaczyli tego na język mhm. polski, ale są, są rzeczywiście wydane. W języku polskim. No Też najwyraźniej bardzo poczytny autor. Też od dłuższego czasu polecasz. No, być może kiedyś się skuszę. Tak zachęcony tym, co ostatnio przeczytałem właśnie w książce Roberta Taylora. Roberta chyba tak miał na imię. Tego, tego Bobby Verse. To, to jak najbardziej. Lekkie, fajne, fajne science fiction. I nie głupie jednocześnie. Więc tu Undying Mercenaries też, też mam na swojej liście. Mm -hmm. tak. znaczy to, jest, to jest na pewno science fiction militarne. Mm -hmm. Czyli to też warto powiedzieć, że tutaj, jeżeli ktoś lubi, właśnie SF Military, to to, to jest książka dla niego. Jeżeli ktoś nie lubi mm -hmm. tego, no to chyba nie warto sięgać. Cóż, to myślę, że, że tym, na tym zakończymy dzisiaj. Trochę nam tu się rzeczy zmieszały, gdzie i były i truskawki, i, i nostalgia po Perelu, i troszeczkę mniej nostalgii po. Komunistycznej Rosji, w której tworzyli bracia Strugaccy i kosmos, i, i inne też przestrzenie, więc chyba zakończymy na tym. Dziękuję Wam serdecznie za to, że udało się Wam do mnie dołączyć dzisiaj, w naszym dzisiejszym nagraniu. Mam nadzieję, że usłyszymy się już niebawem w kolejnym odcinku Readers Initiative i nie tylko, bo, bo jak wiadomo zarówno Piotra, jak i, jak i żarłoka można znaleźć w sieci, również można znaleźć w ich projektach podcastowych, bo oprócz tego, że żarłok TV to jest również żarłok radio, które możecie posłuchać między innymi na platformie Spotify. Oczywiście też zachęcam do poszukania i znalezienia. Oczywiście linki znajdziecie również w opisie audycji skóry, gdzie żarłok, którego znacie z z tych kulinarnych przygód może wam przybliżyć również pewnego rodzaju kwestie, które nie wiążą się do końca z kulinarnami, a wręcz przeciwnie w bardziej horrorowym klimacie jego twórczości internetowej się możecie odnaleźć więc jak najbardziej zachęcam, oczywiście zachęcam do odwiedzania audycji tutaj naszych przyjaciół i do usłyszenia dziękuję wam jeszcze raz serdecznie Dziękuję Piotrze. Ja również dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję, Żarłoku. Ja również dziękuję głodno i serdecznie. Zapraszam na Radio Żarłok i zapraszam do czytania książek i dzielenia się swoimi przeżyciami i uwagami. Może podyskutujemy jeszcze w komentarzach. Do usłyszenia w przyszłości, cześć. Dziękuję również i do usłyszenia. There's so many books to choose. Get on board, you just can't lose. Books expand your mind, it's true. Reading books is good for you. I love reading. Oh, I'm going down to the library. Picking out a book, check it in, check it out. Gonna say hi to the dictionary. Picking out a book, check it in, check it out. I'm going down to the library.